Historia naszego rawskiego szpitala znana jest mi bardzo dobrze, bo przez krótkie 25 lat byłem jednym z tych starostów, który miał szczęście odpowiadać za szpital. Zawsze mówiliśmy kolegom, starostom z innych powiatów, gdzie szpitala nie ma, że tego szczęścia im brakuje. I trzeba jednoznacznie powiedzieć, że niedostateczne finansowanie w służbie zdrowia jest stanem wieloletnim. Z tych między innymi przyczyn właściwym było uznanie rozpoczęcia dzierżawy z nadziejami na to, że, bo takie były zawarte w umowie zapisy, a później wobec nierealizowania tych zapisów jednoznaczne i zgodne z prawem wypowiedzenie i Narodowy Fundusz nie wypowiedział, panie senatorze, tej, bo wypowiedziana została dzierżawca, w związku z tym były chcę i trzeba w tym miejscu powiedzieć i podziękować nieobecnemu, ale był na otwarciu pan Maciej Miłkowski, który w poprzednim i w obecnym rządzie jest wiceministrem zdrowia, bardzo merytorycznie wspierał nas, również panu dyrektorowi Arturowi Olsińskiemu, ale ja w sposób szczególny chcę podziękować dyrekcji i w tym panu dyrektorowi, panu doktorowi Mariuszowi Klincewiczowi, pani dyrektor i panu doktorowi, który przywiózł tutaj do Rawy powiew nadziei w medycynie, bo przyjechali z panem doktorem, przyszli lekarze. Ostatnim takim przejawem jest oddział okulistyki i to, że ponad 500 pacjentów diagnozuje się miesięcznie w naszej poradni, to jest taka miara czasu, w tym ponad 200 dzieci. Szanowni Państwo, chcę również bardzo podziękować panu staroście Górajowi, całemu zarządowi, bo nie dość, że zaprosił, to jeszcze udzielił głosu, więc życzę, panie starosto, żeby pan nadal kontynuował te dobre działania, dobre tradycje i mam nadzieję, że tak będzie w poniedziałek i dalej. To jest potrzebne dla stabilności, dlatego, żeby nie było kontestowania, bo tak to się zdarza często, że później jest rozważanie, a czy to piętro trzecie to potrzebne, a może na tym zakończyć, więc życzę nam wszystkim, panu jako wykonawcy, ale nam jako społeczeństwu takiej kontynuacji. I zawsze cieszę się z tego, że polskie, i to trzeba powiedzieć, polskie przysłowia są mądrością narodu, zgoda buduje i również to, że prawda zawsze zwycięża, a kłamstwo chodzi na krótkich nogach, ja nawet jak są to bardzo długie nogi. Więc mówmy prawdę zawsze, chcę podziękować wszystkim parlamentarzystom, panu senatorowi, że wspierali jednoznaczne działania samorządu powiatowego, bo tu była inicjatywa, tu była odpowiedzialność i ja już pominę z uwagi na uroczystość to, że byli radni, którzy jak głosowanie to byli przeciwni. Natomiast chcę podziękować radnym, nie będę mówił z jakiego klubu, natomiast chcę podziękować radnym z klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego za jednoznaczne wsparcie. Bez tego byłoby to niemożliwe. I dzisiaj się cieszę, jak ci, co byli przeciw, mówią, że to oni tutaj, ten szpital, tam starosta to w ogóle nie zauważony, ale dzisiaj cieszę się, że w sposób dojrzały i odpowiedzialny pan senator zechciał zauważyć również rolę samorządu. Bo na początku tej rozbudowy, tej budowy, zwróciliśmy się do samorządów gminnych i jako wyjątek w województwie, a może jako pewien ewenement na skalę kraju, bo to mówili mi parlamentarzyści z różnych klubów, z różnych opcji,
samorządy szczebla podstawowego jednoznacznie wsparły tą rozbudowę. Serdecznie dziękuję panom burmistrzom, wójtom, przewodniczącym rad. Dziękuję wam za to, bo od tego to się zaczęło. Później mieliśmy budowę, idąc za ciosem, budowę pomieszczeń na pracownię rezonansu magnetycznego i też chcę podziękować tutaj na tym. Ja byłem pierwszy, który bił brawo panu premierowi za decyzję o rezonansie, bo wcześniej byliśmy wzywani, żeby od samorządów, przez radnych, którzy już nie pamiętają, że wzywali, żeby to samorządy. No jakby premier wyglądał w takiej wizycie, gdyby nie zostawił tak pięknego po sobie prezentu. Więc wykorzystaliśmy, i to chcę powiedzieć z całą odpowiedzialnością i stanowczością, na właściwy cel, bo nie zwracaliśmy się do rządowych programów na inne ważne sprawy. Szpital w jednoznaczny sposób był i jest najważniejszą odpowiedzialnością władz samorządu powiatowego, a włączyły się również samorządy gminne. Mamy przygotowane, i tu wielkie podziękowania, pracuje zespół, zarząd, pan starosta, wicestarosta, członkowie zarządu, ale i pani dyrektor Zagajewska, jest przygotowany PFU pod następny, mówiono o tym, pod następny pawilon szpitalny. Wyrażam nadzieję i przekonanie, że będzie kontynuacja. Tu był wmurowany akt erekcyjny w parterze. Dzisiaj kapsuła czasu bodajże na pierwszym piętrze, więc następnie, idąc z nowoczesnością, będzie następne, mam nadzieję, takie działanie na obiekcie, gdzie jest przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, i jeśli pojawią się nabory, jesteśmy, i nie mówił o tym, ale władze powiatu i władze szpitala są przygotowane do aplikacji. Tego życzę. Życzę państwu dużo zdrowia i korzystania przede wszystkim z diagnostyki w naszym szpitalu, a jak już by zaszła konieczność, to z innych form. Więc dziękuję wszystkim, bo jak tu jesteśmy zgromadzeni, jesteśmy współsprawcami tego sukcesu. Dziękuję bardzo.